Zosiu, moja Zosiu, słuchaj mego głosu. A jak ja będę jechała, spotkany do wzosu. A jak ja będę jechała, spotkany do wzosu. A kochanecka nimu, a kto smy go przymierzy. Kochanecka nimu, a kto smy go przymierzy. Ojciec dużo śpiewał, bo największy kontakt, najdłużej czasuśmy spędzali. No i dziadkowie z jednej strony i z drugiej. Matka śpiewała, ciotka matki takiej śpiewała i po prostu i takie panie, tak jak mówię, z Ostrołęki. I jakoś tak ktoś tam gdzieś zaśpiewał, gdzieś tam jakąś przyśpiewkę, jakieś takie słowa mi utkwiły, czy coś, czy melodia. I ja to łapałem i jakoś tak sobie zakodowałem. Tam dużo takich już nieżyjących śpiewaków, właśnie z Ostrołęki głównie, ale czasami ktoś z innej wsi zaśpiewał. Też to jakoś tak przyswajałem w ten sposób. Zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby śpiewać. Radio miał dziadek na przykład, takie wielkie jeszcze, płyty miał takie z adapteru, no i tam chodziłem do niego, to te płyty grały i śpiewaj. I tańczyć, dziadek mówi, to tańczyć, śpiewać, o, i to zawsze tak było. Potem jakiś czas było przerwy, bo tu nie było tego grania, nie było tego. I pojechaliśmy na Kolberga z ojcem do Przysuchy, na ten przegląd. No i tam właśnie młodzi muzykanci tutaj z Warszawy, z całej Polski tam się zjeżdżali. Ojciec mówi, to pojedziemy do Kazimierza. Pojechaliśmy do Kazimierza, tam później się spotkałem z Mateuszem Niwińskim, z Marcinem Drabikiem, no i tak się zaczęło. I tak trochę więcej, głębiej zacząłem w to wchodzić. Z Andrzejem Kotwiłą poznałem się poprzez jego tatę. Było to kilka lat temu, zdaje się 4 lata temu, w Kazimierzu na festiwalu kapeli śpiewaków. I była to taka sytuacja, że graliśmy sobie ze znajomymi oberki, mazurki, tak po prostu na rynku. I w pewnym momencie podszedł starszy pan z laską. Tak o ten koci łeb pyknął tę laską i zaczął przyśpiewać takie siarczyste właśnie przyśpiewki, tak zwane wyrywasy do tych melodii, które graliśmy. Obok niego stał właśnie taki wąsaty, ciemny, z ciemnymi lokowanymi włosami pan i jeszcze jeden chłopak, taki młodszy harmonista. No jak się później okazało, wszyscy we trzej byli ze Ostrołęki, ten starszy pan to był ojciec Andrzeja, wtedy jeszcze żył. I tak się właśnie, takie muzyczne to było spotkanie, tak się właśnie poznaliśmy. Dostaliśmy od nich adres do Ostrołęki, takiej wioski w Radomskim, niedaleko wsi Jagodne. I postanowiliśmy się kilka miesięcy później wybrać właśnie do tej Ostrołęki na spotkanie takie właśnie z Andrzejem, z jego tatą i żeby pograć melodię, pouczyć się trochę właśnie tych przyśpiewek, posłuchać jak w ich stronach takie rzeczy się śpiewa. Oj, Zosiu, moja Zosiu, słuchaj mego głosu. A jak ja będę jechała, spotkany do wzosu. A jak ja będę jechała, spotkany do wzosu. Spod czego? Spotkany, wieś jest spotkana, Ostrołęka spotkana wzos. I to jest oryginalna przyśpiewka sprzed lat. A jak ja będę jechała, spotkany do wzosu. Koniu do domu, a nie pić życzę wody, a bo tam pod kanionki, a myły sobie nogi. Dobra, to o Zosi. O Zosi? O Zosi razem. A Zosiu, moja Zosiu, słuchaj mego głosu, a jak ja będę jechała, spotkamy do wrzosu. Się na wieży, a mój wionecek leży. A kochaneczka nimą, a kto z mego przymierzy. Ale w ogóle dużo ludzi śpiewało. Tylko że później, jak Waldek Vogt się ożenił i odszedł z Ostrołęki, to tam już u nas, w naszym terenie, ta muzyka po prostu umarła. Nie było tego. Potem z Drabikiem w 2013 roku próbowaliśmy zrobić parę sesji z tymi paniami właśnie, żeby przypomnieć te melodie. No i właśnie, co mnie zadziwiło, że te panie miały tak długą przerwę,
bo nie było organizowanych żadnych zabaw, nie było już wesel granych, granych w ten sposób, że ta muzyka tradycyjna była na weselach, tylko wesela, po prostu wiadomo, muzyka się zmieniła, inne zespoły zaczęły grać, gitarzyści, tam keyboardy, te rzeczy, także tam już śpiewu było bardzo mało, kapela tylko swój repertuar wtrącała, bardzo mało gości śpiewało, ale po tych 30 czy 35 latach przerwy te panie świetnie pamiętały tą muzykę w ich... W ich świadomości po prostu ona przetrwała. Blady jose blady, bo me nocki zjadły, nocki i poranki, oj u mojej kochanki. Dziewczyno kochano, kochajmy bladego, będziemy się rumienić, oj jedno od drugiego, będziemy się rumienić, oj jedno od drugiego. Tekst piszemy? Blady jose blady, bo me nocki zjadły, nocki i poranki u mojej kochanki. Dziewczyno rumiano, kochajmy bladego. Będziemy się rumienić jedno od drugiego. Po lesie chodziła, tak sobie mówiła. Za cygana wyjdę, nie będę robiła. Po lesie chodziła, tak sobie mówiła. Za cygana wyjdę, nie będę robiła. Następna. Za cygana wysła, a robić musiała. Andrzej ma w ogóle pamięć bardzo dobrą do wielu rzeczy. Pojemności jego głowy jest, wydaje mi się, nieograniczona. Zna tych przyśpiewek naprawdę multum i w najróżniejszych sytuacjach mu się kolejne przypominają. Przekłada sobie te treści przyśpiewek na inne melodie. No to jest taka postać, która na potańcówkach dodaje wiele właśnie uroku, kolorytu i takiego charakteru tym zabawom. Zagraj, ja sobie to ten... I za drugim razem, zobacz. Nocki i poranki, aj u mojej kochanki. Nocki i poranki, aj u mojej kochanki. Syno kochano, kochajmy bladego, będziemy się rumienić, a jedno od drugiego. Będziemy się rumienić, a jedno od drugiego. Jeśli chodzi o naukę mazurków, to z jakiegoś tam skromnego swojego doświadczenia wydaje mi się, że najprostszą taką sprawą i najprostszą drogą, podejściem jest słuchanie śpiewaków lub śpiewaczek. Bo zawsze ta głowa, która nam utkwi w pamięci, którą będziemy w stanie sobie plus minus wyśpiewać, plus minus wygwizdać, zanucić, jeżeli bierzemy się później za jakiś instrument, to prędzej i wiarygodnie to przełożymy w ten sposób, nawet jeżeli ta wersja będzie trochę inna, bo też trzeba zwrócić na to uwagę, że często poszukujemy, ludzie młodzi, którzy uczą się tej muzyki, poszukują jakiejś tam jednej konkretnej wersji, dopatrują się, która jest jakaś tam najbardziej prawidłowa i tak dalej. Poza jakimiś ewidentnymi rzeczami i odchyleniami od normy, to każda jest tak naprawdę prawidłowa, bo nawet w jednej wsi chałupa koło chałupy są dwaj muzykanci i te same melodie grają inaczej, bo po prostu są inni. I na tym to polega. Wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałem, najprostsza sprawa to jest branie sobie tego ze śpiewu, a oprócz tego osłuchiwanie się z wykonawstwem takim instrumentalnym, na przykład kapel, skrzypce, harmonia, bęben, albo samych skrzypków, albo samych harmonistów, gdzie można podsłuchać te różne obrobienia melodii. Najpierw melodia jest zaśpiewana, a później słuchać, jak ta melodia jest wykonana na instrumencie. Ona zawsze jest trochę inaczej wykonana na instrumencie, bo dochodzą różne ozdobniki, różne akcenciki, takie rzeczy, ale melodia musi być czytelna i zrozumiała dla śpiewaka. Zaśpiewam jeszcze raz. Ale się bój ty na lesie, a nie ma w tobie granic, ale jak miłości nie ma, a to kochanie na nic, ale jak miłości nie ma, a to kochanie na nic. Teraz go śpiewamy tak na 50%, a teraz się zaśpiewam tak jak to za harmonią, jak pięknie z głosami, jak to się śpiewało kiedyś. O ile się mój tyle się, a nie ma w tobie granic, ale jak miłości nie ma, a to kochanie na nic.
Ale to wiesz, tak jak teraz on tam na skrzypcach, a jeszcze dojdzie harmonia i jak to poczujesz te głosy, dużo lepiej się starasz, to wiesz, wejść w te głosy i dużo lepiej to wychodzi, moim zdaniem, nie? Na przykład. A takie na prostkę, ale tak na prostkę jest lżej, bo nie zdzierasz tego głosu, nie wytężasz tak jak my teraz śpiewamy. O ile się mój, tyle się, a nie ma w tobie. Tam można 3 dni śpiewać i nie podrzesz głosu. A jeżeli byś miał te 2 instrumenty, harmonię, skrzypiec, jeszcze baraban, jeszcze ci nie przyciszą, jeszcze i przebić się próbujesz, no to ile? 3-4 zwrotki i zniszczysz, nie? Na jakiś czas. To... Przynajmniej tak u mnie jest. No to co, możemy się jeszcze trochę pociągnąć tego, jak chcesz, dla utrwalenia. Chyba, że chcesz odpocząć, to możemy przerwać. A teraz to, a teraz wróćmy do tej melodii o tym Karolu. Właśnie o to tu chodzi, żeby się tak na tyle utrwaliła, że po zaśpiewaniu innych melodii wrócić do niej i zaśpiewać ją prawidłowo. No, ja nie dam ci teraz początku. A nie chciałem, a nie chciałam Karola, bo chodził jak rura, a wolałam Walusia, bo chodził jak lalusia, a wolałam Walusia, bo chodził jak lalusia. Zosiu. O Zosiu moja, Zosiu, a słuchaj mego głosu, a jak ja będę jechał, a spotkany do wrzosu, a jak ja będę jechał, a spotkany do wrzosu. Nie chodź do ty, nie chodź do który, ja chodzę, bo ci głowę rozwalę, a kamień im na drodze. Bo ci głowę rozwalę, a kamień im na drodze. Nie chodź do tej, nie chodź do której, ja chodzę, bo cię głowę rozwalę, a kamieniem na drodze. Jest w środku. Nie chodź do tej, nie chodź do której, ja chodzę, bo ci głowę rozwalę, a kamieniem na drodze. Bo ci głowę rozwalę, a kamieniem na drodze. Bo ci głowę rozwalę, a kamieniem na drodze. Nie śpi wojnie, śpi wojnie, otwieraj gęby, pozłapę kamienia, wywalę ci zęby. No dobra, to przerwijmy, żeby już nie obciążać tego mózgu. O to chodzi, żeby to utrwalić, że jak za miesiąc wrócimy do tych melodii, żeby to po prostu, żeby to można było, żeby ci uczniowie po prostu byli w stanie odtworzyć to za miesiąc, czy za półtora, czy za 2 miesiące, że dzisiaj są w stanie to zaśpiewać, bo to jest na świeżo, żeby po prostu pracować nad tymi melodiami, żeby je nie zostawić o tak i wiadomo, że to uleci kiedyś, bo jak się nie będzie tego ruszać w dalszym ciągu, to może to ulecieć, żeby to po prostu, żeby ten nasz czas, któryśmy tu spędzili, był owocnie spożytkowany, ja tak myślę. No wiadomo, że każdy ma różny stopień przyswajalności wiedzy i jeden się nauczy za 2 godziny, jeden za godzinę, a drugi potrzebuje 2 miesiące na przykład, albo 2 lata, żeby coś opanować. To tak było kiedyś i tak teraz jest. Się odkłada.